Punkt 6. Projekt uchwały PU 1476, /22 w sprawie rozpatrzenia petycji JB. Bardzo proszę, kto przedstawia w imieniu komisji? Pan radny Krzysztof Rozenkiewicz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Również i w tym przypadku jeszcze ja podjąłem się zreferowania tej petycji. W tym przypadku, proszę państwa, petycja dotyczyła zagadnień, które może mocno ogniskowały opinię publiczną w ostatnich miesiącach czy latach, mianowicie tego, co się działo wokół obiektów salezjańskich na ulicy Wronieckiej. Sprawa była dosyć bulwersująca, niestety medialna. W przedmiocie petycji jest wyróżnienie Michała Woźnickiego, byłego księdza, honorowym obywatelem miasta Poznania, zmiany nazwy ulicy Wronieckiej na Bulli Primum Tempore, Myszczalarskiej na mszy świętej wszechczasów, w tradycyjnym obycie rzymskim, skweru Romana Wilhelmiego na księdza Michała Woźnickiego, salezjanina, zwracanie się w oficjalnych dokumentach do Michała Woźnickiego jako ksiądz, wprowadzenie zakazu koncertowania Marii Rodowicz i Beaty Kozidrak na wzór zakazu koncertowania Rogera Watersa w Krakowie, i wprowadzenia zakazu, no tu już nie powiem o zakazu odprawiania mszy w nowym, że tak się wyrażę, rycie, czyli posoborowym, bo Rada Miasta tym się zająć nie może, ale pierwszymi pięcioma przedmiotami petycji mogliśmy się zająć i ja powiem tak, zajęliśmy się nimi w taki sposób, że postulujemy ich nieprzyjęcie i tyle, i dziękuję, i ja też nie chciałbym się już do tej dyskusji naprawdę tutaj rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie petycji? Do petycji też została dołączona autopoprawka dotycząca sprostowania rozmaitych błędów pisarskich, tak jak państwo mają w dokumentach. W związku z tym w takim komplecie przedstawiam państwu projekt uchwały pod głosowanie. Proszę o oddawanie głosów. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 29 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła.